Wiara w szczęśliwe życie po śmierci w większości religii zakłada równocześnie istnienie kary za popełnione przewinienia. Co dzieje się ze złym człowiekiem po śmierci i kto właściwie będzie potępiony? Jak wyobrażają sobie piekło wyznawcy różnych religii? Czy będzie to stan duszy, czy raczej miejsce, w którym znajdziemy się z ciałem? Na czym mają polegać kary piekielne? Jest słowo piekło, a właściwie słowo Gehenna, Gehinom, które jest nazwą doliny przy Jerozolimie, gdzie składane były ofiary Bogu, Bożkowi, Molochowi. Więc jest to jakoś straszne. Obecnie zresztą to jest bardzo ładnie zabudowane i tam jest coraz bardziej tak ładnie i zupełnie niestrasznie w tej dolinie. Ale i ta dolina, no od jej nazwy Gehinom, czyli Dolina Synów Hinoma, pochodzi słowo Gehenna, czyli właśnie odpowiednik piekła. Jest wizja piekła jako miejsca cierpień po śmierci, ale nie ma żadnej obowiązującej koncepcji w tym względzie. I w ogóle no, taka zasadnicza żydowska koncepcja jest raczej taka, że to, co złego może być w tym przyszłym życiu, to jest nie wieczne cierpienie, ale coś w rodzaju czysta, czyli takie przez rok trwające cierpienie. Rok, nie więcej. Natomiast oprócz tego zupełnie jest wizja zaniku zupełnego, że nie ma ani dobrych, ani złych już przeżyć po tym życiu, tylko po prostu kompletny zanik, śmierć, która jest unicestwieniem, nicością. Ci, którzy na to zasłużą, no to ci to zasłużą w życia przyszłego, czyli tego życia następnego. Natomiast ci inni nie tyle będą cierpieć, co po prostu ich nie będzie. To jest ta druga wizja. Czyli czy piekło, czy unicestwienie, to i to, trudno powiedzieć. Jak sobie to piekło wyobrażać? No i znowuż nie pomaga nam tak naprawdę w tym myśleniu o piekle sztuka, która jest bardzo ciekawa, ale z jednej strony trochę banalizuje temat piekła, trywializuje, z drugiej strony robi z piekła jakieś miejsce zemsty Bożej, wymyślnych tortur. Znamy te obrazy, chociażby piekło muzyczne Boscha. Bardzo ciekawie się to ogląda, ale jest to mylące dla naszej wiary. No, wielkim twórcą, który opisał piekło, to jest Dante. Ale tam też nie tyle chodzi o piekło jako takie, ale bardziej o pewne problemy społeczne, relacje społeczne. Mnie się podoba mówienie o piekle jako stanie nie tyle nawet potępienia, co samopotępienia. Jeśli ktoś jest potępiony, jeśli są istoty potępione, to one właściwie same się potępiły, to znaczy powiedziały miłosierdziu Bożemu nie, w sposób zdecydowany i nieodwołalny. Nie wyobrażamy sobie piekła w chrześcijaństwie jako takiego miejsca, gdzie potępieńcy wrzeszczą i proszą, modlą się do Boga, krzycząc: Boże, wspomóż nas, bo się pomyliliśmy, a Pan Bóg mówi: nie, nie, za późno. Nie, jeśli ktoś jest potępiony, to jest w takim stanie, w którym wcale nie oczekuje od Boga miłosierdzia. On jest w tym stanie i ten stan cały czas pogłębia. Czy jest ktoś potępiony, czy nie? Nie wiemy. Proszę zauważyć, że Kościół beatyfikuje, kanonizuje, czyli ogłasza, że ktoś na pewno jest w niebie, ale o nikim, nawet o największym mordercy, ludobójcy, Kościół oficjalnie się nie wypowiedział, że ta osoba znajduje się w piekle. To zostawiamy Bogu. Ojciec Bóg przygotował nam miejsce w niebie, ale nikomu nie przygotował miejsca w piekle. To jest jakiś, jeśli jest, tragiczny, dramatyczny wybór człowieka. Z drugiej strony piekło byłoby nie do wyobrażenia w chrześcijaństwie bez Jezusa Chrystusa i bez tego, co nazywamy zstąpieniem Jezusa do piekieł. Możemy mieć nadzieję, że nawet największy grzesznik w tym swoim zagubieniu, może jakiejś chorobie, prawda? Największy grzesznik, który stacza się w rozpacz, w samotność, w to mówienie Panu Bogu nie, gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią
może przeżyć taki moment, gdzie spotka na dnie swojej rozpaczy i odmowy, spotka Jezusa ukrzyżowanego i że ta cicha obecność Jezusa ukrzyżowanego sprawi, że ostatecznie powie Bogu tak. W ten sposób można interpretować sens tej prawdy o zstąpieniu Jezusa do piekieł naszej ludzkiej duszy. W tym powszechnym zrozumieniu piekła jako takie ono nie występuje, nie wierzymy, żeby takie miało miejsce, natomiast wierzymy, że będzie coś takiego jak jezioro ognia, w którym zginie grzech, grzesznicy, szatan i że nastąpi to w ostatniej fazie sądu ostatecznego, a potem nastąpi już po prostu powrót do pełnej pierwotnej harmonii z czasów, w których jeszcze nie było grzechu ani buntu szatana w niebie. Bóg jest miłością. I tak naprawdę On nie chce czyjegokolwiek potępienia, On nie chce, by ktokolwiek zginął, chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Jeśli ktokolwiek będzie potępiony, to tylko dlatego, że nie przyjął tej Bożej wyciągniętej do Niego ręki. W momencie śmierci dusza, będąca odbiciem psychiki człowieka, po prostu znika. Bóg muzułmański jest miłosierny, w związku z tym wybacza, natomiast bardzo istotnym elementem wiary muzułmańskiej jest odpowiedzialność za swoje czyny. Jest szansa, że Bóg wybaczy, natomiast nie można mieć pewności, że grzechy zostaną wybaczone. W dniu sądu ostatecznego za człowiekiem, za grzesznikiem może się wstawiać anioł, inni ludzie albo prorok Mahomet. I to wstawiennictwo może zostać wysłuchane. Ale ostateczną decyzję zawsze podejmuje Bóg. Czasami w tradycji muzułmańskiej utożsamia się piekło z takim potworem, który zieje ogniem i drży przed Bogiem. Piekło jest bardzo gorącym miejscem. Warto zaznaczyć, że pierwsi muzułmanie i prorok Mahomet żyli na pustyni, w związku z tym największym złem, jakie mogli sobie wyobrazić, było ciepło, była bardzo wysoka temperatura. W związku z tym piekło to jest ogień, ludzie się smażą w piekle, dostają potrawy palące i bardzo gorące do spożycia. Poddawani są różnym torturom, bardzo wyszukanym, zwykle również związanym z wysoką temperaturą. Ale dla muzułmanina złem może być również bardzo niska temperatura, więc niektóre tortury polegają w piekle, polegają na operowaniu bardzo niską temperaturą. Nieszczęściem w islamie jest oprócz tych takich fizycznych aspektów przebywania w piekle, jest brak możliwości oglądania oblicza Bożego, które jest największą nagrodą dla wiernego muzułmanina po śmierci. Teologowie zgadzają się co do tego, że na wieczne potępienie na pewno zasługują osoby, które odstąpiły od wiary, które odwodziły innych od wiary i które wyśmiewały bądź kpiły z posłannictwa proroków. Ale teologowie muzułmańscy uznają, że Bóg może zdecydować o tym, że ludzie nie będą w piekle przebywać wiecznie, może zdecydować o tym, że kara zostanie zakończona. Zapamiętaj! W judaizmie miejscem kary dla potępionych jest Gehenna. Według chrześcijan największą karą w piekle będzie niemożność oglądania Boga. Według niektórych grup chrześcijan ludzie potępieni będą unicestwieni. Pogląd taki nazywa się anihilacjonizmem. Według niektórych teologów muzułmańskich piekło ma 7 kręgów, a kary, jakich doświadczają przebywający tam ludzie, to przede wszystkim jedzenie gorzkich i palących jak wrzątek potraw.